Dzikie z natury. Potężny niedźwiedź grizzly. Wytrzymała mrówka. Agresywny krokodyl. Intrygująca krewetka modliszkowa. Które ma najwięcej siły? Najsilniejsze. Niedźwiedź grizzly. Oto największy mieszkaniec dzikich górskich zboczy Ameryki Północnej. Niedźwiedzie to agresywne, potężne zwierzęta o masie ciała dochodzącej do 500 kg. Siła nacisku ich szczęk wynosi prawie 70 kg na centymetr kwadratowy. Ostre 10-centymetrowe pazury i masywne mięśnie obręczy barkowej ułatwiają niedźwiedziowi kopanie w podłożu i chwytanie zdobyczy. Stojący na tylnych łapach ssak może mierzyć nawet 3 metry. W lesie nie ma wyższego stworzenia niż on. Choć karibu broni się zawzięcie, jest bez szans w starciu z grizzly, wyposażonym w ogromne szczęki i wielkie łapy o długich pazurach. Potężne ssaki, zawzięcie broniące swojego terytorium, potrafią wykorzystać każdą okazję do żerowania. Czuły węch pozwala im wyczuć znajdujące się pod wodą ryby. Każdego roku łososie migrują w górę rzek na tarło. Dla niedźwiedzi to okazja do uczty. Zgromadzone w ten sposób zapasy tłuszczu będą im potrzebne w czasie zimy. Przed zapadnięciem w odrętwienie zwierzę prawie podwaja masę ciała. Grizzly są doskonałymi pływakami spędzającymi wiele czasu w górskich rzekach i strumieniach. Prowadzą samotniczy tryb życia. Kiedy dojdzie do spotkania dwóch osobników podobnej wielkości, walka może zakończyć się śmiercią jednego z nich. Odgłosy uderzeń potężnymi łapami, których szerokość dochodzi do 20 cm, niosą się po całym lesie. Dorosły samiec osiąga w kłębie wysokość metra, a długość jego ciała przekracza 2 metry. Niedźwiedź ma znacznie lepszy węch niż pies. Ogromne ciało opiera się na 4 masywnych kończynach. Zwierzę bez trudu pokonuje nawet najbardziej rwące strumienie. Wiry i silny nurt nie są w stanie pozbawić go równowagi.
Te inteligentne ssaki o doskonałej pamięci potrzebują zaledwie 2 lat pod opieką matki, zanim w pełni się usamodzielnią. Przez ten czas uczą się polować oraz wyszukiwać miejsca obfitujące w pokarm. Ciąg tarłowy łososi to jeden z nielicznych okresów w roku, kiedy dorosłe osobniki tolerują obecność współplemieńców. Paszcza grizzly ma aż 30 cm szerokości. Znajdują się w niej 4 kły, każdy długości 5 cm. Siła nacisku szczęk jest tak ogromna, że zwierzę może przegryźć pień sosny o średnicy 20 cm. Im bliżej zimy, tym niedźwiedzie intensywniej żerują. Oprócz łososi i innych ryb zjadają także trawę, pędy roślin i jagody. Nie pogardzą mięsem jelenia, a nawet łosia. Dziennie przybierają na wadze ponad kilogram. Obdarzone niezwykle czułym węchem, zapamiętują miejsca, w których znalazły dużo pokarmu i wracają tam raz za razem. Czy potężne, uzbrojone w ogromne pazury niedźwiedzie grizzly można uznać za najsilniejsze zwierzęta na Ziemi? Najsilniejsze. Mrówki. Na świecie opisano ponad 12 tysięcy gatunków mrówek. Wszystkie cechuje silny terytorializm, a każdy nieproszony gość musi się liczyć z wrogim przyjęciem. Masywne żuwaczki służą nie tylko do gryzienia, ale także przenoszenia różnych obiektów. Czasem są one znacznie większe od samego owada. Żuwaczki to także groźna broń, służąca do odstraszania lub zabijania przeciwników. Dzięki okresowemu pojawianiu się uskrzydlonych osobników, mrówki zasiedlają nowe tereny. Pojedyncza robotnica jest w stanie unieść ciężar 50-krotnie przekraczający masę jej ciała. W lasach tropikalnych Australii pospolicie występują mrówki prządki. Jedna kolonia może liczyć nawet 500 000 osobników żyjących w gniazdach zbudowanych wysoko wśród gałęzi. W stosunku do wielkości ciała, mięśnie mrówek są znacznie masywniejsze niż dużych zwierząt i generują więcej siły. Człowiek o takiej muskulaturze bez trudu uniósłby nad głową samochód. Budowa gniazda jest zadaniem prządek robotnic. Owady przyciągają 2 przeciwne krawędzie liścia. Kiedy te są za daleko, mrówki wspinają się jedna na drugą, tworząc żywy łańcuch. Gdy blaszka zostanie odpowiednio złożona, inne osobniki przynoszą larwy, wydzielające przędzę i za jej pomocą łączą brzegi.
Każda kolonia składa się z gniazd, których liczba może dochodzić do 150 rozsianych na kilkunastu drzewach. Mrówki tak zażarcie bronią swojego terytorium, że często nie ma na nim innych owadów. Mrówcza kryjówka ma około 50 cm długości. Kiedy w jej pobliżu pojawi się intruz, z wnętrza wysypuje się armia 8-milimetrowych gotowych do walki wojowniczek. Siła prządek leży w ich ogromnej liczebności, a każde ukąszenie kończy się wstrzyknięciem do rany drażniącego kwasu mrówkowego. Grupy wojowniczek mają określone zadanie. Część osacza i przytrzymuje przeciwnika, inne rozrywają go na kawałki, które przenoszą do gniazda. Żyjące w ogromnych koloniach mrówki stanowią czasem połowę liczby owadów zamieszkujących las. Na każdego człowieka żyjącego na Ziemi przypada 1,5 miliona bezkręgowców. Całkowita masa ludzi jest porównywalna z masą tych niewielkich stworzeń. Na pustyni w Arizonie mrówki-zbieraczki przygotowują się do lotu godowego. Uskrzydlone samice i samce gromadzą się wokół gniazda. Przyczajona w pobliżu frynosoma wykorzystuje moment największej aktywności bezkręgowców. Zbieraczki wytwarzają najbardziej trujący jad spośród wszystkich owadów. Jaszczurka połyka je w całości. W jej krwi znajdują się związki neutralizujące działanie mrówczej toksyny. Owady próbują atakować, ale nie mogą przebić żuwaczkami łusek na ciele gada. Otumanione feromonami samce i samice wzbijają się w powietrze, by odbyć gody. Później osobniki męskie giną, a ich partnerki odrzucają skrzydła i znajdują bezpieczną kryjówkę. Samce skwapliwie korzystają z nadarzającej się raz w życiu okazji do przekazania genów. Przyszła królowa wkrótce da początek nowej kolonii. Niewielkie owady zdolne podnosić ogromne ciężary. Czy mrówki są najsilniejszymi stworzeniami, jakie znamy? Najsilniejsze. Krokodyl. Odkąd istnieją rzeki, w ich wodach żyją te ogromne, groźne gady. Siła nacisku szczęk tego drapieżnika jest największa spośród wszystkich zwierząt kiedykolwiek żyjących na Ziemi, łącznie z tyranozaurem. Polujący z zasadzki krokodyl jest szybki i zabójczo skuteczny. Jeśli chce, potrafi pozostać niezauważony. Głównym narządem ruchu jest potężny, umięśniony ogon. Gad może wyskoczyć z wody na całą długość ciała, precyzyjnie celując w ofiarę. Dla ważącego nawet 700 kg krokodyla nilowego żadne zwierzę nie jest za duże. W gałkach ocznych drapieżnika znajdują się kryształy powiększające obraz, a przezroczysta powieka umożliwia mu widzenie pod wodą. Ważąca 200 kg antylopa gnu to zdobycz odpowiedniej wielkości.
Gdy gad wciąga ofiarę pod powierzchnię, jego podniebienie miękkie unosi się, zapobiegając dostaniu się wody do płuc. Drapieżnik może pozostawać w zanurzeniu przez wiele godzin, w każdej chwili gotowy do ataku. Jego szczęki, przystosowane do chwytania i przytrzymywania, mają tak ogromną siłę nacisku, że ofiara jest bez szans. Znajdujące się w skórze narządy czuciowe pozwalają krokodylowi zlokalizować potencjalną zdobycz, nawet kiedy jej nie widzi. Podczas wygrzewania się na słońcu gad otwiera paszczę, chłodząc w ten sposób mózg. Głównym narządem ruchu jest umięśniony ogon. Krokodyle doskonale pływają. Obserwowano osobniki, które pokonały nawet 150 km, przemieszczając się w górę rzeki. Największe na świecie krokodyle różańcowe osiągają długość 7 metrów. Dwa rzędy dużych, wystających łusek na ogonie kierują strumień wody w taki sposób, żeby równomiernie opływał ciało zwierzęcia. Siła nacisku masywnych szczęk 4,5-metrowego krokodyla różańcowego wynosi nawet 2 tony. Wystarczająco dużo, by zęby przygryzły metal. Układ trawienny drapieżnika jest niezwykle wydajny. Na energię przetwarzane jest nawet 70% pokarmu. Człowiek wykorzystuje około 4%. Dzięki temu krokodyl może przez wiele miesięcy obywać się bez jedzenia. Te zwierzęta słyszą najlepiej ze wszystkich gadów i jako jedyne mają uszy zewnętrzne. Czy prehistoryczne stworzenia o ciele pokrytym łuskami, masywnym ogonie i ogromnej sile szczęk są najsilniejszymi zwierzętami na Ziemi? Najsilniejsze. Krewetka modliszkowa. Ustonogi, zwane zwyczajowo krewetkami modliszkowymi, słyną z zadawania błyskawicznych ciosów. Odnóża drugiej pary są silnie rozwinięte i służą do obrony oraz chwytania zdobyczy. Na ich końcach znajdują się maczugowate lub przypominające włócznie wyrostki. Odnóża uderzają z taką siłą, że znane są przypadki rozbicia przez krewetkę modliszkową ściany akwarium. Fotoreceptory w oczach skorupiaka zawierają 16 rodzajów barwników. Niektóre gatunki ustonogów zamieszkują w norach wykopanych na dnie morza przez inne zwierzęta. Ponieważ o dobrą kryjówkę nie jest łatwo, skorupiaki agresywnie bronią swojej własności. Prędkość, z jaką te stworzenia zadają ciosy, nie ma sobie równej w świecie zwierząt i dochodzi nawet do 10 metrów na sekundę. Wzrok jest najlepiej rozwiniętym zmysłem ustonogów. Widzą w podczerwieni, ultrafiolecie oraz świetle spolaryzowanym. Nie muszą przy tym wychodzić ze swojej kryjówki. Choć pancerz kraba stanowi dla wielu drapieżników przeszkodę nie do pokonania, krewetka modliszkowa potrafi przebić go kilkoma uderzeniami.
siła ciosów zadawanych drugą parą odnóży jest wzmocniona przez zjawisko kawitacji, generujące potężną falę uderzeniową. Ofiarami u stonogów padają ślimaki, kraby oraz małże. Czy doskonały wzrok i zdolność do błyskawicznego ataku wystarczą, by zapewnić krewetce modliszkowej tytuł najsilniejszego skorupiaka? Potężny niedźwiedź, wytrzymała mrówka, agresywny krokodyl, intrygująca krewetka modliszkowa. Które z nich jest najsilniejsze?